występują. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Kiedy będziesz moja, odcinek 164. Pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Zamrozili cały majątek firmy. Todos los activos de la empresa. Kto za to odpowie? Eso es lo único que yo pregunto. ¿Quién? Kto? Antes de que digas nada. Zanim coś powiesz, chcę wiedzieć, gdzie jest Diego. Quiero tenerlo enfrente para romperle la cara. Zapłaci mi za wszystko. Yo mismo lo voy a meter a la cárcel. Wsadzę go do więzienia. Ostrzegałem ciebie i babcię. Ale wszyscy uparli się, że Diego jest taki uczciwy. Uspokój się. Jest wiele rzeczy, które musisz mi wyjaśnić. Nie sądzę. Nie mam nic do powiedzenia. Siadaj. Nie, dziękuję. Będziemy tu tracić czas, kiedy firma się wali? Wyjaśnijmy sobie coś. Według śledztwa, które przeprowadził związek, fałszerstwo dotyczy 150 tysięcy worków kawy. Tylko ty mogłeś tego wyciągnąć korzyści. Obwiniasz mnie? Uważasz, że ja popełniłem to przestępstwo? Olvídalo, yo tengo las manos limpias. Dobrze wiesz, że mam czyste ręce. Znasz mnie. Tú me conoces, carajo. Nie potrzebuję oszukiwać, żeby zarabiać. Dobrze o tym wiesz. Znasz moje dokonania na giełdzie. Żałosne. Właśnie. To wszystko sprawia, że mam pewne podejrzenia. Chwileczkę. Na pewno lubię ryzykować. Oczywiście w ramach rozsądku. Ale nie pakuję się w przestępstwo. ¿Qué clase de estúpido crees que soy? Za kogo mnie uważasz? ¿Tú crees que por ganarme unos Myślisz, że za parę dolarów będę ryzykował utratę wolności? To fałszerstwo jest spreparowane. Ktoś chce nam zaszkodzić. Szuka zemsty. Jestem przekonany, że Diego dał się w to wrobić Eleni Olivares. Ese estúpido dejó que nos vendiera. Ten idiota nas sprzedał. Tengo que hablar con Avellaneda. Chcę rozmawiać z Avellanedą. Claro, nie. La acusación tiene que Trzeba wnieść oskarżenie przeciwko tej kobiecie. Margarita, no, ni lo intentes. Nawet nie próbuj. Roberto Avellaneda no quiere saber. Roberto nie chce o nas słyszeć. La acusación se presentó en contra de quien resultara responsable. W tej chwili musisz jechać do sądu, żeby złożyć zeznania. Oczywiście. Powiem sędziemu dokładnie to samo, co tobie. Komunikuj mnie z Avellanedą. Skontaktuj mnie z Avellanedą. I przynieś raport z zebrania zarządu, na którym wybraliśmy Diego na prezesa, a Elenę na jego zastępcę.
Chcę też mieć wszystkie dokumenty z eksportu z ostatnich 3 lat. Nie stój tak, rusz się. Tutaj są dokumenty. Margarita, venga para acá. Margarita, chodź tu. Margarita, carajo! Szybciej. Zanieś to do mojego auta. Co zrobisz z tymi dokumentami? Przedstawię je w sądzie. Zastanów się. To może pogrążyć Diego. A Diego? I co chcesz, że haga? Ktoś musi za to zapłacić. Spokojnie. Tylko Diego i Elena powinni się bać. Właśnie. Mówimy o twoim kuzynie. Tu chodzi o przyszłość mojej rodziny. Nie można się wzajemnie oskarżać, bo to się skończy więzieniem. Idź zeznawać. Ale zanim go oskarżysz, trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia. Nie bądź śmieszny. Diego nigdy się nie przyzna. Niech sąd go oskarży, nie ty. La Torre zajmuje się tą sprawą, bo reprezentuje interesy całej rodziny. Jeśli nie przedstawię dowodu przeciwko Diego, to mnie zamkną. Zrozum. Diego nie kiwnie palcem, żeby ratować firmę czy rodzinę. El Cafetalero upada. Jak długo mamy się poświęcać dla tego idioty? Nie myślał o tobie czy o mnie, tylko o własnych interesach. Dlaczego teraz my mamy brać pod uwagę jego dobro? Dlaczego mamy poświęcać naszą przyszłość? Przynajmniej wysłuchajmy go. A jak myślisz, co powie? Ty jest idiotą, bo dał sobą manipulować tej oszustce? Nie zamierzam płacić za jego głupotę. Powiem wprost. Wkrótce zacznie się piekło. Wszyscy zaczną żądać od nas pieniędzy za niedotrzymanie terminów. Nasze konta bankowe zostały zamrożone. Banki rzucą się na nas. Zrozum to wreszcie. Kiedy czekamy na wyjaśnienia Diego, tracimy miliony dolarów. Jeśli nie zaczniemy działać szybko, zostaniemy bez grosza. To zbyt poważna sprawa i nie można jej wyjaśnić słowami i obietnicami. Nie litujmy się nad nim, słyszysz? Zero współczucia. Diego musi zapłacić. Trafi do więzienia. No se ha presentado. Nie przyszedł? No. Enrique, quédate. Nie, Enrique, zostań tam jeszcze. Jorge jest z tobą? Sí, tenemos que esperar hasta poczekajmy, aż Fabián się pojawi. A ver, permíteme. Chwileczkę. Sí. Tak? ¿Qué pasó, Pati? Tiene una llamada. Dzwoni pan Fabián Sánchez Serrano. Está por la línea 2. Dígale que yo no tengo. Powiedz, że nie mam z nim o czym rozmawiać. I żeby przekazał wszystkie informacje w sądzie. Sí, señor. Era una llamada de Fabián. Fabián dzwonił. Me imagino que está esperando que lo ayude. Na pewno czeka, że mu pomożemy. No, Enrique. Jeśli chce się skontaktować ze związkiem, niech to zrobi przez adwokatów. Na niego trzeba uważać. K
Co z telefonem, o który prosiłem? Pan Avellaneda nie chce z panem rozmawiać. Co ty dijo? Tak powiedział? Yo te lo dije antes. Uprzedzałem cię. Pues no importa. Nie szkodzi. Claro, temprano me va a tener que escuchar. W końcu będzie musiał mnie wysłuchać. Localíceme Maldonado. Znajdź Maldonada. Sí, señor, con permiso. Oczywiście. Fabián, no necesitas. Nie potrzebujesz go. La torre ya está. La torre jest w sądzie i czeka na ciebie. Yo le pedí que se encargara de todo. Pues no. Nic z tego. La torre es el incondicional. To zaufany człowiek Diego. Por Dios. Pewnie mu pomagał. Nie bądź śmieszny. Nie jestem. Nie zamierzam korzystać z usług La Torre. Potrzebuję adwokata, któremu ufam. Telefon do pana. Łącz. Spróbuj porozmawiać z Diego. Nie ma czasu. Diego i Elena już wiedzą i pewnie planują ucieczkę. Wszystko będzie dobrze. Espérate, Fabián. Poczekaj. Bueno. ¿Dónde carajos andas, Maldonado? Gdzie się podziewasz, Maldonado? Aquí. Potrzebuję cię. Necesito que me acompañes al juzgado. Pojedziemy do sądu. Ya se descubrió todo. Wszystko wyszło na jaw. Musimy szybko działać. No vas a tener problemas para comprobar. Nie będzie problemów z udowodnieniem, że jestem niewinny. Complicado va a ser liberar a la empresa de todo. Trudniej będzie z firmą. No, aquí no. Zobaczymy się u ciebie. No puedes actuar en nie możesz działać przeciwko no Diego. Eso. Se trata de salvar el pellejo, ¿entiendes? Trzeba ratować własną skórę. Tenemos que seguir adelante. Liczy się czas. Tenemos. Tú también estás en eso. Obaj w tym tkwimy. Precisamente por eso, na pewno musi istnieć inne wyjście. Carajo, Bernardo. Carajo. Esta es la única to jedyne i jest nam wszystkim na rękę. Związek przedstawił oskarżenie i nie spocznie, dopóki kogoś z nas nie zamkną. Ktoś musi zapłacić i to nie będę ja. Nie chodzi tylko o Diego, ale o babcię, nasze kuzynki, Juana Manuela. Tu chodzi o naszą przyszłość. Twoją, moją, całej rodziny. Chcę odzyskać firmę i zacząć pracować. Skażesz wielu niewinnych ludzi. Wiem, że martwisz się o swojego kochasia. Zapewniam cię, że nic się nie stanie. Może powiedzieć, że ktoś go oszukał. Odpowiedzialność spadnie na kogoś z dyrekcji. Ale my musimy mieć czyste ręce. Obiecuję, że kiedy odzyskam firmę, zastanowię się, jak pomóc Diego. Nie zrobisz tego. Zrobię. Poważnie. Mira, Bernardo, a pesar de todo, Diego es mi... Diego jest moim kuzynem. Muszę mu pomóc. No crees? Ya es muy tarde. Nie wierzę, że przyjdzie. Wtedy wydadzą nakaz zatrzymania. No creo. Nie sądzę. Sędzia dopiero zapoznaje się ze sprawą. Nie znam się na tych aparatach. Jorge, muszę cię przeprosić. Fabian nie chce, żebyś go reprezentował. Dobrze, ale myślałem, że porozmawiamy. Maldonado się tym zajmie. Bueno, pero ya estoy aquí. Puedo skoro ayudar. Tu jestem, mogę mu pomóc. Jorge, vamos a evitarnos problemas. Unikajmy problemów. Fabián no te quiere. Fabián nie chce cię tam widzieć. Muy bien. Dobrze. Después hablamos. Na razie. Fabián me dejó. Fabián mnie odsunął. Es obvio que ya está preparado. Szykuje się do ataku. Y Diego tiene que. Diego musi zrobić to samo. Ya comenzó la guerra. Wojna się rozpoczęła.
No podemos pensar en un amparo. Nie możemy czegoś wymyślić. Tenemos que esperar a que Fabián dé el primer Trzeba czekać, aż Fabián zrobi pierwszy krok. Nie wiemy, od czego zacznie. Entiendo. Nie rozumiem. Mira, él tiene la presión de tu familia. Może rodzina nie pozwoli mu wystąpić przeciwko tobie. Pero no va a ser un Ale na pewno zaatakuje Elenę. Es un desgraciado. Drań. Ya lo tenía todo Wszystko zaplanował, dlatego groził Palomie. Cálmate. Spokojnie. Elena, tiene el apoyo Elena ma poparcie związku. Dopóki jest w Londynie, zrobimy wszystko, żeby ją oczyścić z zarzutów. Podemos trabajar para liberarla de culpa. Przepraszam, ktoś do pana? ¿Quién es? Kto? Ay, qué bueno que tú también estás aquí. Diego, dobrze, że też tu jesteś. Vengo a exigirte que me entregues Masz mi oddać nieto. Wnuka. Londyn. Bueno, ¿y qué más, Marta? Co jeszcze sprawdziłaś, Marto? Wezwali Fabiana do sądu. Widocznie on jest głównym podejrzanym. Pues eso es lo que estoy investigando. A ver, déjame entenderte. Zaraz. Citaron a Fabián. Wezwali Fabiana, ale w jakiej sprawie? Te digo que no Nie wiem. Bueno, ya Diego no lo han mencionado. O Diego nikt nie wspomniał? No. Ni a él ni a ti, eh? Ani o nim, ani o tobie. Pero sabes qué? Ale mam wrażenie, że pan Evelianeta coś wie. Dlatego tak szybko chciał cię posłać do Londynu. To mi nic nie mówi. Jeśli ani Diego, ani ja nie mamy z tym nic wspólnego, to czym się przejmują? Skandalem, który wybuchnie. Pamiętaj, że Barbara szukała cię, żebyś pomogła zniszczyć jej męża. Claro. Jasne. Claro. Pues sí, para ver el asunto, pues sí. O to claro. chodzi. No, ya entendí. Ya, ahora Teraz sí, rozumiem. Entendí, Marta, el problema es de la familia y obviamente Związek nie chce do tego mieszać swojej pracownicy. No, pero es que no entiendo por qué no Ale nie rozumiem, dlaczego nikt mi o tym nie powiedział. ¿Cómo no me voy a enojar, Marta? Jestem zła. Ay, ya olvídalo ya, ¿sí? Mira, no seas Dobrze. Malita. Połącz mnie z Avellanetą. Może teraz odbierze. Myślałeś, że wsadzając Ricarda za kratki pozbędziesz się nas? Nie mam nastroju na takie rozmowy. Nagle zaczęła się martwić o wnuka? Jestem jego babcią i mam do niego prawo. W końcu nie jest twoim synem. Wiedziałaś o tym? Oczywiście i mogę to udowodnić. Powiem, że przetrzymujesz go wbrew naszej woli. Okoliczności śmierci mojej córki nie zostały jeszcze wyjaśnione. Powiem jedno. Szukasz problemów. Nie interesuje cię dziecko. Lepiej nie komplikuj sytuacji. Komu? Ja nie mam ani grosza. Wszystko jasne. Ricardo jest w więzieniu, Berenice nie żyje, a ja nie mam nic do stracenia. Albo mi oddasz wnuka, albo powiem wszystkim, że zabiłeś Berenice. Nie unikniesz skandalu. Co mogę zrobić? Lepiej nie ryzykuj. Jeśli cię oskarży, to może skomplikować sprawę z Fabianem. Jak mam ją powstrzymać? Musisz oddać dziecko. Hola Diana. Hola Jeremy. Podemos hablar? Możemy porozmawiać? Mira Diana, pues es que yo no quiero proponerte un Nie chodzi tylko o to, żeby się pogodzić. Rozumiesz? Entonces? O co? Pues es que todavía muchas cosas Wielu rzeczy sobie nie powiedzieliśmy. Pues yo no te he dicho, Diana.
Myślę, że czeka nas długa rozmowa. Przecież właśnie rozmawiamy. Mam na myśli mój związek z Matildą. Przepraszam. Ludzie ze związku złapali dwóch typów, którzy skupują tlenek miedzi. Wsadzą ich do więzienia. Dobra wiadomość. Nie sądzę. Jeśli powiedzą, że u nas też go kupowali, będziemy mieli kwarantannę. Musi istnieć sposób, żeby powstrzymać Konstancę. Zastanów się. Skandal może mieć wpływ na opinię sądu. Jeszcze tego brakowało. Sąd w końcu wezwie cię na przesłuchanie. Jeśli będziesz już miał sprawę sądową, wszystko skieruje się przeciwko tobie. Martwię się, że wezwą też Palomę. Wiesz, co to oznacza? Oczywiście. To koniec kariery Palomy. Znasz ludzi z tej branży. Nie wybaczą jej, że jest zamieszana w taką sprawę. Nawet jeśli jest niewinna. Spokojnie. Nie. Idziemy do Fabiana. Niech odpowie za to, co zrobił. Nie dajmy mu czasu, żeby wmieszał w to Palomę. Czy jest pan świadomy, że w pańskiej firmie dokonano przestępstwa polegającego na fałszowaniu przesyłek na eksport? No. Wtedy o tym nie wiedziałem. Jak pan widzi, te dokumenty wskazują, że nie stałem w tym czasie na czele firmy. Wyjechałem do Stanów, żeby tam otworzyć palarnię kawy. Firmą zarządzały wtedy inne osoby. Tutaj jest dokument, którym powołuje się na prezesa kogoś innego. A tu podpisy dwóch osób. Te same podpisy znajdują się na dokumentach eksportowych. Diego Sánchez Serrano i Elena Olivares. Tak. To oni się tym zajmowali. Proszę wydać wezwanie dla pana Diego Sancheza Serrano i dla pani Eleny Olivares. Mają się stawić przed sądem w ciągu 72 godzin. Jak pan widzi, zostałem w to wrobiony. Chce pan dodać coś jeszcze? No, señor. Nie, to wszystko na razie. Mam jeszcze jedno pytanie. Słucham. Chwileczkę. Mój klient miał tylko złożyć zeznania. No, se preocupe. To pytanie nie ma związku ze sprawą. W porządku, nie mam nic do ukrycia. Twierdzi pan, że nic nie wiedział o tych fikcyjnych wysyłkach. Tak było. To dlaczego związek przysłał mi dokument, którym zwraca się pan o pożyczkę do amerykańskiego banku w sprawie wysyłki kawy, która nigdy nie istniała? Owszem, wystąpiłem o taką pożyczkę, bo liczyłem, że kawa jest w porcie. Pues porque contaba con que el café estaba en el puerto, licenciado. Como le repito, fui asaltado. Jak już mówiłem, niczego nie podejrzewałem. Alguien de alguna manera. Ktoś w magazynie krył tę sprawę. Y
quién cree que... Kto to mógł być? ...haya sido ese alguien. Rafael Pérez. Rafael Pérez. Él trabajó como agente. Pracował jako agent celny i był moim adwokatem w firmie. Hay que llamar a comparecer también al señor. Proszę wystawić też wezwanie dla pana Rafaela Pereza. Wie pan, gdzie można go znaleźć? Nie. Tengo entendido que salió fuera del país. Z tego co wiem, wyjechał z kraju. Pero yo estoy dispuesto a colaborar. Ale chętnie pomogę go odnaleźć. Mire, es indiscutible que Diego Sánchez Serrano i Elena Olivares musieli korzystać z jego pomocy, żeby dokonać oszustwa. Zapisaliśmy także pańskie ostatnie słowa. Musimy przejrzeć dokumenty i zapoznać się z dowodami. To wszystko. Świetnie. Nie może pan opuszczać kraju. No se preocupe. Oczywiście. Al contrario. Pienso estar lo más Służę pomocą w każdej chwili. Para brindarles toda la ayuda que ustedes necesiten. De acuerdo. Nosotros le informaremos de los Zawiadomimy pana o naszych następnych krokach. Una cosa más, licenciado. Me gustaría saber cuál es el siguiente paso. Chciałbym je poznać. Como usted sabe, este problema está Jak pan wie, cierpi na tym moja firma. Estoy perdiendo Tracimy mnóstwo pieniędzy. Pues en cuanto se termine de integrar la averiguación previa, kiedy zakończymy przesłuchania i wstępne badania, wyznaczymy sędziego, który poprowadzi sprawę. Ile to potrwa? Sam pan wie, może nawet kilka miesięcy. Dlaczego nie dzwonią? Nie chcę cię martwić, ale to poważna sprawa. Fabian nie żartuje. Powinni go rozstrzelać razem z mamuśką. Nikt nie dzwonił? Jorge, Diego, Juan Francisco? Nie, babcie. Wszyscy nagle zniknęli. Nikt mi nie mówi, co się dzieje. Połącz mnie z Jorge. Nie ma go w biurze. Skąd wiesz? Szukałam go, żeby zapytać, czy wie coś o Diego. Podobno poszedł do sądu w sprawie Fabiana. Czyli Fabian wrócił. Dobrze. Spotkamy się wszyscy i porozmawiamy. Chcę tu wszystkich widzieć wieczorem. Pilnuj dziecka. Dzisiaj nastąpi koniec rodziny Sánchez Serrano. Yo la verdad lo siento por ella. Żal mi jej. Su brillante carrera en Londres. Szybko zakończy karierę w Londynie. Jeśli sama nie przyjedzie, załatwimy jej deportację. Nareszcie wszyscy zobaczą, co to za osoba. Co zeznawałeś? Że jestem niewinny i że chcę przeczytać twoje zeznanie. Chyba nie masz z tym problemu. Są. Porque resulta que esa declaración to część śledztwa, która jest ściśle tajna. Y eso es absolutamente confidencial. Pero carambas. Po co chcesz je przeczytać? Más bien, no entiendo tu actitud, Juan Francisco. Fabian nas ratuje. Fabian está tratando de sacarnos del problema. Es lo único Mamy problem. Que nos debería de importar a todos. Precisamente por eso quiero leer. I on mnie interesuje. ¿Por qué no dices claramente que estás Powiedz wprost, że martwisz się o Diego. Yo nada más te voy a decir una cosa, Juan Francisco. Ostrzegam cię. Diego se lo Diego buscó. Sam tego chciał. Ahora que afronte las consecuencias. Niech teraz płaci. Właśnie. Mira nada más. Por fin apareció. Nareszcie ten idiota się pojawił. No seas cínico, Fabián. Nie kłam. Qué poca vergüenza tienes, Diego. Nie masz wstydu. Zniszczyłeś moją firmę, naszą firmę. Jeszcze udajesz urażonego? Musisz nas wyciągnąć z kłopotu. Przez ciebie, Elenę, mamy poważny problem. Zabiję cię, draniu. Puszczaj. Zatłukę. Wsadzę cię do pudła. Ty i Elena będziecie tam gnili do końca życia.
Confiesa, infeliz! Przyznaj się. Zastawiłeś na nas pułapkę. Kto ci pomagał? Bernardo! Bernardo? Ty, wuju? Dość. Pozwól mu mówić. Może wreszcie przyjrzycie na oczy. Wszystko się zgadza. Poprosiliście, żebym zasiadł na czele firmy i zostawił pacjentę. W tym czasie ten drań pojechał do Stanów, żeby dokończyć swoje oszustwo. Nie masz prawa tak mówić. I kto to mówi? Idealna ciocia Angela. Też w tym maczałaś palce? Idź już, to nie ma sensu. Pozwól mi dokończyć. Kiedy tu przyjechałem, nie miałem pojęcia o eksporcie. Ostrzegałem was, ale ty mi podsunąłeś doradcę. Powiedziałeś, że mam się niczym nie martwić, bo zajmie się tym twój doradca Rafael Perez. Oczywiście, że się zajął. Przygotował całe oszustwo, a ja tylko musiałem podpisać kilka dokumentów dotyczących fałszywych wysyłek. Potrzebowałeś ich, żeby wyciągnąć pożyczkę od amerykańskich banków. Ile to worków kawy? Nie masz wstydu. Nie rób siebie ofiary. Świetnie to zaplanowałeś. Podsuwałeś mi różne dokumenty. Wiedziałeś, że nawet jeśli wszystko się wyda, ja za to odpowiem. Wzruszające. Prawie ci uwierzyłem. Może i nie wiedziałeś, co podpisujesz. A Elena? Elena Olivares? Czy ona też zaprzeczy? Ostrzegam, nie mieszaj jej do tego. Nie mówisz nam, że ona też nie miała pojęcia o eksporcie. Co ty sobie myślisz? Rozmawiamy o zastępcy prezesa, o mojej prawej ręce. Pamiętacie, że kiedy stanąłem na czele firmy, Fabian zażądał, żeby eksportem zajął się Rafael Perez. Sam mówiłeś, że ja i Paloma mamy tylko podpisywać dokumenty. Oby sędzia ci uwierzył. Bo dla mnie to dość dziwne, że wielki Diego, znany ze swojej kawy gourmet, i Elena Olivares, wspaniała znawczyni kawy, nie znają się na eksporcie. Daj spokój. Jasne. Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Gratuluję. Wygrałeś. Pułapka zadziałała. Ale ostrzegam cię. Jeśli mnie zamkną, ty pójdziesz siedzieć razem ze mną. Nikogo nie zamkną. Fabian nie zamierza. Przestań. To drań. Załatwmy tę sprawę racjonalnie, bez bujek. Sin insultos, sin golpes. Ay, Juan Francisco, por favor, no seas ingenuo. ¿Cómo quieres? Myślisz, że ten dzikus to rozumie? On zna tylko siłowe rozwiązania. Przestań. Muy bien. Proszę bardzo. Quieren que sea racional. A ver, Fabián, te escuchamos. Fabián, słuchamy cię. Dinos cuándo te vas. Kiedy się oddasz w ręce policji? Ten dignidad. Trochę godności. Admítelo. Przyznaj, to ty zniszczyłeś firmę. Cuando te vas a entregar. Kiedy to zrobisz? Ya basta. Dość. Basta. Wynoś Lárgate się. De aquí. Lárgate. Tienes de plazo hasta mañana. Masz czas do jutra. Jeśli nie, osobiście cię tam zaprowadzę. Y sabes muy bien que lo puedo hacer. Mejor vete, Diego. Idź już. Sí, sí, sí. Mira, ya lárgate. Właśnie. Ya lárgate. Me brzydzę się tobą. ¿Por qué no nos dices dónde se encuentra? Powiedz lepiej, gdzie jest Rafael Perez. ¿Sabes dónde está ese tipo? Responde. Wiesz, gdzie jest? Odpowiedz. Vamos. No, ni te esfuerces, tío. Nie wysilaj się. Que Fabián tiene muy dobrze ukrył wspólnika.
¿O ya lo desapareciste? A może już nie żyje. Extrañaría que aparte de ladrón. Nie zdziwiłbym się. Masz bujną wyobraźnię. Eres muy bueno inventando historias con tal. Wymyślasz to, żeby ratować siebie. Pero me faltó algo, Fabián. Si según tú. Jak udowodnisz, że przeprowadzałem nielegalne transakcje? ¿Cómo lo vas a demostrar? ¿Dónde está el dinero que gané? Gdzie są pieniądze, które na tym zarobiłem? Nie pomyślałeś o tym? Uważaj, bo w przeciwieństwie do twoich, moje konta są przejrzyste. Mogę się wytłumaczyć z każdego peso. A ty? Tylko ty skorzystałeś na tym oszustwie. Przejrzymy twoje rachunki i zobaczymy, czy są takie przejrzyste. A przy okazji zajrzymy na rachunki Eleny Olivares. Po co trzymasz się tego tematu? Gdyby Paloma miała z tego zyski, nie musiałaby szukać pracy, kiedy ją stąd wyrzuciłeś. Wszyscy wiedzieli, w jakiej była sytuacji. A ty zajęłeś się tym, żeby ją jeszcze dobić. Po tym skandalu nie wierzę, żeby ktoś dał jej pracę. Zwłaszcza w Londynie. Uważaj na to, co robisz. Jeśli skrzywdzisz Palomę, nie będziesz już potrzebował adwokatów. Sam się tobą zajmę. Nic już nie muszę robić. Nie kiwnę nawet palcem. Elena trafi za kratki razem z tobą. Va a terminar en la cárcel como tú. Te mato, Fabián. Zabiję cię, si Paloma llega, jeśli do tego dojdzie. Seta, te mueres. Ya me amenazaste lo suficiente. Dość już mi groziłeś. Ahora lárgate. Wynoś się. Lárgate. Y ve pensando que tienes que pagar todo el dinero que estamos perdiendo por tu culpa. Zastanów się, jak oddasz pieniądze, które przez ciebie tracimy. Będziesz musiał sprzedać haciendę, słyszysz? Prefiero regalar Casablanca. Wolę ją oddać obcemu. Antes de que tus manos se las pongas encima. Vamos, Jorge. Chodźmy. Mam dość. Miserable. Es una lástima, tío. To przykre, że tak ta sprawa wygląda. Diego! Diego, espera! Poczekaj. Ya es muy tarde para solucionar esto de manera pacífica. Spokojnie, tego nie załatwimy. Y me duele decírtelo, pero nos vamos a ver en el juzgado. Spotkamy się w sądzie. Yo también estoy seguro. Jestem przekonany, że to ty jesteś winny. Eres tú, Fabián. No voy a descansar. Nie spocznę, dopóki cię nie zamkną. Pues entonces no vas a descansar. Więc nigdy nie spoczniesz. Y entonces tú. Jesteś ze mną czy przeciwko mnie? O en mi contra. Es obvio que Fabián tiene un plan. To jasne, że Fabián dobrze wszystko zaplanował. Trudno będzie dowieść jego winę. A co z Eleną? Todavía no sé. Nie wiem. Lo único cierto es que le van a na pewno wyślą jej wezwanie, żeby zeznawała. No. Eso no puede ser. Simplemente nie wierzę. La delegada tak ważna osoba w związku nie może zeznawać w sądzie w sprawie oszustwa. No puede aparecer en un juzgado para declarar en un caso de exportaciones ficticias. No puede ser. No lo podemos impedir. Nie unikniemy tego. Parte de la averiguación. Tú y yo vamos a tener que hablar. Wybierzemy się do Carlosa Fontalvo, który to wszystko zaczął. Jego córka nadal ma dowody przeciwko Fabianowi. Vamos a buscar. Powinnam zapytać, czy wiesz, co robisz, ale to nie ma sensu. Mama, si me vas a ayudar, por favor. Miło, że mi pomagasz, ale nic nie mów. Conmigo no tienes que hacerte la mártir. Nie udawaj męczennicy. Hasta el momento he sido tu. Jak dotąd uczestniczyłam we wszystkich twoich szalonych planach. Pues se acabó, mamá. To koniec. De ahora en adelante me voy a ser responsable de mí. Mira, y este es el principio. Me largo. Wyjeżdżam. Me largo definitivamente.
Fabian se hunda. Niech Fabian wróci do żony i niech uzna dziecko, które nie jest jego. Niech robi, co chce, ale mnie już nie wykorzysta. Nigdy. Demuéstralo. Udowodnij. Właśnie chcę to zrobić. Wiesz, o czym mówię. W tej chwili firma jego rodziny pada. Ty możesz go oskarżyć. Wystarczy, że oddasz te dyskietki. Zniszcz Fabiana. Bo znów trafisz w jego ramiona. Zakończ ten chory związek. Tylko ty możesz to zrobić. Tu eres la única que puede hacerlo. Acaba con Fabian. Zniszcz go. Dios. Es que no tenías que haberlo agredido. Nie musiałeś na niego napadać. Había que conservar la calma. Juan Francisco, por Dios. Si el que vino a agredir. To Diego na nas napadł. Chciał pobić Fabiana. ¿Cómo querías que reaccionara? A czego się spodziewałaś? Fabian go wyzwał. Fue gritarle que era un imbécil. No, pues para la próxima lo invito a sentarse. Następnym razem zaproszę go na kawę. Może jeszcze powinienem powiedzieć, że wyciągniemy go z kłopotów, w które nas wpakował. Nie martw się, Diego, pójdę do więzienia, żebyś mógł spokojnie żyć z Eleną w Londynie. Nie rozśmieszaj mnie. Zostaw tę ironię na inne czasy. Wiesz, że on ma rację. Nie miał powodu dokonywać tego oszustwa. Nie? Masz teraz podjąć decyzję. Jesteś ze mną czy przeciwko mnie? Komu wierzysz? Diego? Komu pomożesz? Nic z tego. Podaj choć jeden powód, dla którego Diego miałby się pakować w takie oszustwo. Proszę bardzo. Ten powód nazywa się Elena Olivares. Zrobiłby dla niej wszystko, a ona zawsze była naszym wrogiem. Nie wierzę. Dobrze, że nie jesteś sędzią, bo już byś mnie skazał na krzesło elektryczne. Własnego syna. Dzięki ci za zaufanie. Jak możesz? To twój syn. A ty co zamierzasz? Z czym? Jak będziesz się bronił? Magazyny też sprawdzą. Zrozum, Carlos. Te oszustwa wymknęły nam się spod kontroli, bo nie mamy dowodów przeciwko Fabianowi. A to, co sprawdziliście w Nowym Jorku? Mówię o dowodach, które ma twoja córka. One nie istnieją. Nie interesuje mnie ta sprawa. Pozbyłem się konkurencji i nie potrzebuję problemów. Mimo, że do więzienia trafią niewinni ludzie? Necesito hablar contigo, papá. Tato, musimy pomówić. Y yo necesito hablar contigo, Marcia. Ja z tobą też, Marcia. Está muy claro que la intención de Fabián es hundirme. Fabián chce mnie pogrążyć, żeby ratować własną skórę. Nic go nie powstrzyma. Gdzie się podziewałeś? Perdóname, mamá. Przepraszam. Jorge, yo tuvimos mieliśmy problemy w banku z pożyczką. Con los acreedores de Ricardo.
¿Pero cuándo va a terminar todo Kiedy esto, to się Dios skończy? Mío? Tranquila, mamá, nie. Todo va a salir bien, Wszystko będzie dobrze. Tú no tienes nada de que nie masz się tym przejmować. ¿Y qué pasó con Fabián? A co z Fabianem? Poszedł do sądu? Creo que sí. Pero chyba tak. Creo, Jak to chyba? Lo que pasa es que yo no soy nie jestem już jego adwokatem. Wolał Maldonado. Por el momento estoy fuera del caso. To niemożliwe. Jesteś adwokatem całej rodziny i tą sprawą ty masz się zajmować. Inés, me pones en una situación. Stawiasz mnie w trudnym położeniu. Fabián no quiere que. Me importa un cuerno. Guzik mnie obchodzi, Fabián. Aquí se va a hacer lo que yo digo, lo que ja tu rządzę. Y quiero toda la familia. Dzisiaj wieczorem ma się tu zebrać cała rodzina. ¿Te avisaron aquí? ¿Ya? Już wiesz? Nie. Bueno, abuelita. ¿A qué horas? Todavía no le nie zdążyłam nikogo zawiadomić, więc zacznij. Ty też masz być obecny. Zawsze rozwiązywaliśmy problemy wspólnie, jak rodzina. I teraz też tak będzie. Uratujemy El Cafetalero. Zapomnimy o żalach i wzajemnych pretensjach. Oczywiście. Daniela, el niño está solo. Daniela, idź do dziecka, powinna coś zjeść. Już, babciu. I co? La cosa está mucho peor de lo que nos Jest gorzej niż przypuszczaliśmy. Fabián va con todo. Fabián atakuje mnie i Palomę. Co zamierzasz? No sé. Jeszcze nie wiem. Juro que todavía no lo sé. Daniela, czekam. Ve con la abuela. Es mejor. Idź do babci. Nie chcę jej teraz martwić. Yo nada más te voy a Jeśli ten dran cię skrzywdzi, si por culpa del estúpido zabiję go. Ese, a ti te llega a pasar algo, te juro que lo mato, te lo juro. Mira, ve con la abuela. Uspokój babcię i tranquilízate siebie. Daniela! Por Dios. Ya voy. Już idę. Creo que ya es hora de prevenir a Elena. Czas uprzedzić no, Elenę. Nie. Tenemos que encontrar Musimy una najpierw znaleźć jakieś rozwiązanie. No hay nada que se pueda hacer, Diego. Nic się nie da zrobić. Elena musi się stawić w sądzie. Tenemos que estar juntos para probar su Udowodnimy, że jest niewinna. Diego, el caso es muy difícil. Ale na razie to bardzo Fabián trudne. Tiene todo a su favor. No puedo permitir que toquen a Paloma, que nie no pozwolę entiendes. Jej skrzywdzić. En todo caso, me voy a ir a buscarla a Londres. Pojadę po nią no do Londynu. No, vamos a buscar a Może trzeba ją ukryć we Włoszech, u Giancarla. Sería casi como aceptar to oznaczałoby przyznanie się do winy. Automaticamente se convertiría en Prawo by was ścigało. Y si yo me declarara culpable. A jeśli ja się przyznam do winy? Co? Piénsalo, Jorge. Zastanów es się. Una buena salida. Si yo me W ten sposób uratuję Palomę. Y digo que utilicé a Paloma. Si digo que ella Wezmę całą winę na siebie. ¿Qué pasaría? Co wtedy się stanie? Wersja polska TVN. Tekst Olga Krysiak, czytał Mirosław Utta.